Toksyczna dziewczyna, którą zostawiłeś, będzie lubiała co jakiś czas się do ciebie odezwać, by sprawdzić, co u ciebie. Witam. Będą sytuacje, w których przykładowo poznasz dziewczynę, ale że przykładowo jesteś niedoświadczony, nie ogarnąłeś od razu, od pierwszych sekund, że dziewczyna jest toksyczna i ma skłonności psychopatyczne do niszczenia ludzi, ale ty przykładowo zobaczyłeś jej bius i tak dalej i po prostu już zaślepiło ciebie to. No i przykładowo nie słuchałeś się i tak dalej, prosiłeś o spotkanie po 500 razy, aż w końcu przyszła i tak dalej, przespałeś się z nią raz, drugi, okej, spoko. No i w pewnym momencie albo ona ciebie zostawiła, albo ty ją zostawiłeś. I sprawa ma się tak, jeśli ty zostawiasz dziewczynę, no to już się nie wraca, rozumiesz? Nie wraca, nie ogląda się za siebie. I powiem ci tak, robi się to dlatego, żeby nie doszło do jakichś komplikacji. Bo jeśli przykładowo zostawiasz dziewczynę, to już zostawiasz ją na zawsze, rozumiesz? I nie możesz dać się nabrać na jej gierki. Jeśli dziewczyna, którą gdzieś tam zostawiłeś, nie odzywa się do ciebie przykładowo przez pół roku i nagle dostajesz jakąś dziwną wiadomość: hej, widziałam cię, tak, widzieliśmy się, hej, co u ciebie? I po prostu widzisz, że nawiązuje z tobą kontakt, co u ciebie słychać, jesteś sam, czy masz dziewczynę? I po prostu nie wolno ci odpowiadać, nie wolno ci wchodzić w żadne interakcje z tą kobietą. Bo ona przychodzi tutaj, by ciebie dojechać, by ciebie zniszczyć. Bo w sytuacji, gdy przykładowo nie masz dziewczyny, siedzisz sam, jesteś bardzo łatwym celem. Jesteś niezwykle łatwym i podatnym na manipulację celem. Ona wypyta, masz kogoś, jesteś sam czy coś? I wystarczy, że jej przykładowo powiesz, że no nie, nie jestem, nie mam dziewczyny, jestem teraz sam, możemy się spotkać i tak dalej. I ona już aktywuje się. Na początku przykładowo może być tak, że powie ci, ale ja mam faceta i tak dalej, no to co, co już pogoniłeś i tak dalej, i tak dalej. I już zaczną się jej gierki. I już zaczną się jej gry. Rozumiesz? W momencie, gdybyś miał dziewczynę, to też mogą zacząć się gry, że tęsknię za tobą i tak dalej i będzie chciała ciebie rozbić twoją relację. Będzie chciała tobie rozbić relację po to, by ciebie później zostawić, rozumiesz? Odegrać się na tobie. Ona tak naprawdę nie ma dobrych intencji. Musisz uważać. Pamiętaj, że taka dziewczyna nie odzywa się do ciebie bez powodu. Może odezwać się, gdy po prostu nikt jej nie będzie chciał i tak dalej. Wtedy będzie się odzywała do ciebie tylko po to, bo nie ma innych opcji. Może być tak, że będzie już starsza, będzie miała 25-30 lat, nie wiem jakie tam ogarniasz laski i tak dalej. I może już będzie miała parcie na dziecko. I może będzie dla ciebie przez chwilę tylko dlatego miła, żebyś ją zalał i później wytoczy ci sprawy o alimenty i tak dalej. Tylko po to, żeby cię dojechać, rozumiesz? Może być sytuacja, że będziesz z dziewczyną, ona będzie cię przepraszała, prosiła, wróć do mnie i wtedy zostawisz tą nową dziewczynę, pospotykasz się z nią dwa razy i ona ciebie zostawi, mówiąc ci, że ja mam faceta. Może być tak, że ona ma innego już faceta, a dzwoni do ciebie zapytać się, co u ciebie, by sprawdzić, czy jesteś sam. Jak jesteś sam, to zaraz ci powie, no ale ja mam faceta i tak dalej, będzie się z ciebie śmiała, rozumiesz? Ogólnie rzecz zawsze jest taka sama. Ona chce ciebie dojechać. Rozumiesz? Chce ciebie zniszczyć. Chce ciebie gdzieś tam tak upodlić i tak dalej, jak ty ją. Rozumiesz? Także zawsze, gdy zrywasz z dziewczyną, zrywaj kontakty. Blokuj numer.
Blokuj ją na wszystkich portalach, po prostu ogranicz jej dostęp. A jeśli jakaś dziewczyna pisze do ciebie z nieznanego numeru, nie odpisuj. Nie wchodź w konwersację. Jak dzwoni do ciebie dziewczyna i nie masz jej numeru czy coś, to znaczy, że usunąłeś ten numer dlatego, że były jakieś gry. Dziewczyna nie odbierała, nie odzwaniała, zablokowałeś, a teraz dzwoni z innego, no nie? Pierwszą podejrzaną rzeczą jest taka, że przykładowo dzwonisz do dziewczyny, umówiłeś się z nią, a ona przykładowo nie przychodzi na spotkanie. I po 3 miesiącach do ciebie pisze, przepraszam, coś tamtego, jest już to podejrzane, nie wchodź w coś takiego. Rozumiesz, toksyczne dziewczyny są chore. Nie wiesz, co jej siedzi tam w bani. Nie idź na to. Relacja od początku, od podejścia musi iść do przodu. Nie ma przerw, rozumiesz? Nie ma przerw. Nie ma czegoś takiego, że dzwonisz do dziewczyny po miesiącu i nagle zaczynacie się spod... Nie. Od razu. Poznajesz ją w poniedziałek, umawiasz się z nią na wtorek, środę i później w przyszłym tygodniu i później w przyszłym i już po prostu powoli dążycie do bycia razem, rozumiesz? I tak dalej. Nie ma przerw. Jedynie jaka przerwa może być, to że przykładowo jedzie na jakąś wycieczkę na tydzień, bo gdzieś tam jakieś, no coś jej wyskoczyło, okej, okay, ale to w momencie, gdy już zaczęliście się spotykać, no nie? I kontakt gdzieś jest między wami, no nie? Gdzieś tam jakiś telefon pogadać, no nie? I tak dalej, no nie? Każda relacja, w której jest przerwa, to już jest coś nie tak. Nie może być przerw, rozumiesz? I są takie laski, wampiry, które czekają, aż po prostu ona sobie czasem już ułoży życie, rozumiesz? Ona już sobie ogarnie nowego faceta, już ma stabilną pozycję, no bo tutaj jest gościu, stukają, jest uczucie, coś tamtego i dzwoni do ciebie zapytać, co się dzieje z tobą. Albo gdzieś tam mijaliście się na ulicy, ty jej nie widziałeś, czy gdzieś tam ją widziałem, albo widziałeś ją, nie chciałeś jej cześć powiedzieć, ona ci pisze, czemu mi nawet cześć nie mówisz. Rozumiecie? Już zaczynają się te gry. Będziesz szedł z inną dziewczyną za rękę, dużo ładniejszą od niej i już może być jakaś gra z jej strony. Zadzwoni, będzie przepraszała i tak dalej. Wszystko po to, żeby ciebie gdzieś tam rozbić tą relację. Pamiętaj, że jeśli zostawiasz dziewczynę, to ty nie zostawiasz jej bez powodu. Twoja decyzja jest na pewno przemyślana. Więc jeśli taka dziewczyna odzywa się, to jest coś nie tak. Kiedyś dawałem się na to nabrać. Rozumiesz? Kiedyś dawałem się na to nabrać. Dziewczyna potrafiła do mnie gdzieś tam po kilku miesiącach odpisać, że coś tam, przepraszała mnie, ja jej dawałem szansę, umawiałem się na spotkanie, po czym ona odwoływała spotkanie, olewała mnie i tak dalej, rozumiecie? Znaczy, takie mówię, najwięcej takich akcji będzie u nastolatek, ale jest tak, że są dziewczyny, które nigdy nie wyrastają z tego, mają po 20, 30, 40 i tak dalej, i dalej są takie same. Rozumiesz? Bawią się tobą. To są chore psychicznie laski. Jest masa chorych psychicznie dziewczyn, znerwicowanych, schizowanych i tak dalej, depresja. Naprawdę. Dlatego najlepiej, jak szybko to weryfikujesz. Przy podejściu już to widać. Ale czasem, gdy przykładowo jest jakiś problem, to telefon weryfikuje. Zawsze powtarzam, telefon weryfikuje. A jak nie telefon, to przed spotkaniem przychodzi, odwołuje. Już. Jeśli tutaj wszystko jest ok, to ją pocałuj. Wtedy to zweryfikuje. Jeśli ją pocałowałeś, to też z seksem nie możesz czekać nie wiadomo ile. Bo to też, w momencie, gdy wszystko jest ok, to wtedy możesz już, jakby to powiedzieć, w miarę zaufać tej dziewczynie, że jest ok, nie kombinuje, no nie? A to też trzeba gdzieś tam ją sprawdzać w różnych sytuacjach. Naprawdę. Bo mówię, dziewczyny, no czasem mają tak, że podszedłeś do jej koleżanki, no nie?
spotykałeś się z nią, ale stwierdziłeś, że jest toksyczna i ją zostawiłeś. I później podszedłeś do innej dziewczyny w mieście i się okazało, że to są jakieś tam gdzieś tam koleżanki, gdzieś tam skądś, no nie? I ona się teraz na tobie chce wyżyć, no nie? Że jej koleżankę gdzieś tam znajomą, gdzieś tam i ona teraz wjeżdża. Będzie za mną latał, dziewczyną za mną lata. On podjedzie pod szkołę. Podjedzie Mercedesem pod szkołę, no, nauczyciele się będą patrzyli i tak dalej. Odwołam spotkanie. Rozumiecie? Podjedzie pod pracę. Podjedzie pod bankomat. Naprawdę, jest masa chorych psychicznie kobiet. Nie idź w to. Nigdy się nie wraca do dziewczyny. Nie wraca się. Temat zamknięty. Temat zamknięty. Próbowałeś to naprawić, spoko, nie dało się, ona dalej swoje, zostawiłeś ją, nie zostawiłeś jej bez powodu. A to, że przykładowo teraz chcesz do niej wrócić, to jest po prostu twoje lenistwo, bo być może nie masz innej dziewczyny, stukać ci się chce, idziesz na łatwiznę. Tylko pamiętaj, że to się odbije na tobie. To się na tobie odbija, ona cię dojedzie, ona tu przyszła, żeby po prostu ciebie zniszczyć, rozumiesz? Normalna dziewczyna, z którą się rozstajesz, nie odzywa się do ciebie. Nie odzywa się do ciebie. Naprawdę. Temat zamknięty. Nie ma przerw w relacji. Nie ma przerw. Także to jest podejrzane zawsze. One mają swoje super gdzieś tam perfekcyjne sposoby, o których być może tutaj ci nawet nie powiedziałem, a jest więcej. Wejdziesz gdzieś tam na profil społecznościowy, zaproszenie od twojej gdzieś tam byłej dziewczyny tak nagle, po roku, po kilku latach. Już coś jest nie tak, nie przyjmuj, zablokuj. Co ona tu chce, co ona tu szuka? Dzwoni z innego numeru, blokuj, co ona tu chce, co ona tu szuka? Podejrzane. Nie idź w to. Ty ją zostawiłeś, pewnie inni ją też będą zostawiali, bo dojdą do tych samych wniosków, że coś jest z nią nie tak. Są dziewczyny, które nie nadają się do stałych relacji. Są chore psychicznie. Są dziewczyny, które specjalnie idą do klubu, żeby wywołać zadymę. Dwóch gości, jeden podejdzie, drugi ona gdzieś tam chce, żeby się pozabijali. I ona wtedy ma pożywkę. I nikt nic nie ugra. Dlatego mówię, uważaj. Jak pisze do ciebie jakaś laska z nieznanego numeru, to od razu blokuj, nie odpisuj. Jeśli nie masz dziewczyny w telefonie, to znaczy, że coś jest nie tak, wywaliłeś ją, no nie? Ja tak mam. Jeśli wywalam dziewczynę z telefonu, to już na zawsze. Wywaliłem ją, bo po prostu kombinowała, grała i tak dalej. I już nie mam zamiaru nic, cokolwiek z nią robić. Nawet jakby mnie błagała, to nie. No nie, bo ja wiem, jak to się odbija. Ona już się nie zmieni. Rozumiesz? Charakter kobiety się nie zmienia. Jak za młodu spotykała się z 20, bawiła się facetami, to myślisz, że jak będzie stara, się zmieni? No nie. Kobiety się nie zmieniają. Będzie całe życie kombinowała. Dlatego mówię, uważaj. Nie idź w to. Idź w miasto, poznaj nową. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.